Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale ExoHobby. W tym odcinku powiem wam troszkę o krzywicy u gekonów lamparcich i spróbuję nakarmić moją samiczkę. Zacznijmy może od karmienia. Ja przygotuję mącznika i go tu wrzucę, bo fajnie widać, akurat tutaj leży przy szybie. Zrobię cięcie, bo nie mam statywu jak tutaj telefonu, więc go tak położę. Dobrze, ja teraz wezmę jakiegoś mącznika. I teraz tak w sumie a propos krzywicy. Jest to choroba, która bardzo często występuje u lampartów. Jest to wykrzywienie łapek, palcy oraz ogona gekonów. Już jest ona już nieuleczalna praktycznie. Zapobiegamy jej podając gekonom wapno, witaminy D3, wapń, przepraszam, witaminy D3 oraz różne suplementy diety. Najważniejsze jest wapń, ta witamina D3. Można kupić to bez problemu w sklepach terrarystycznych. Oj, przepraszam. Kupujemy wapń, suplementy, możemy to wymieszać, tak jak teraz zamoczyć owada, on jest wypaprany tak, i wtedy rzucamy go naszemu gekonowi. I on sobie go chrupie, jednocześnie go karmimy. A jednocześnie zachowujemy tutaj odpowiednią suplementację. Damy mu jeszcze jednego. Niech ma. Mało ruchliwy jakiś, nie wiem czy go schrupie. No nie udało mi się. No dawaj mały. Mały w sumie. Sam nie wiem w sumie jaka to odmiana barwna. Taki miks trochę. Młodziutka jest. No tu jest, już z tobą. No ej. No to ona go co znajdzie potem, nie wiem w sumie co ona robi. A więc tak, ja się z wami żegnam. Niedługo będzie odcinek z życzeniami świątecznymi. A na razie to dziękuję za oglądanie. Łapkujcie, komentujcie. Pozdrawiam i pa. Zostawiam wam jeszcze tylko trochę, możecie na nią popatrzeć. Może go jeszcze wyczaić w tym końcowym etapie filmiku.